To nie jest Bolesławiec, tylko Gliwice. Ale do ceramiki jeszcze wrócimy. Dzisiejszym tematem jest przekraczanie siebie. I niektórzy z was pewnie, albo większość, nic o mnie nie wie, więc chcę powiedzieć kilka słów o sobie. Jestem żonaty od 30 paru lat. Mamy 3 synów. Synowie są już dorośli. Wszyscy już ożenili się. I w tej chwili jesteśmy szczęśliwymi dziadkami. Mamy 5 chłopaków, znaczy wnuków i 1 dziewczynkę. Więc tak naprawdę bardziej specjalizujemy się w chłopcach. I dziewczynka to dla nas nowość i widzimy, jak bardzo jest różna od chłopaków, mimo że jest mała i wychowuje się pomiędzy chłopcami. Zawodowo razem z żoną jesteśmy zaangażowani w czymś, co się nazywa służbie rodzinie w ramach ruchu chrześcijańskiego MT28 i w ramach tej działalności organizujemy konferencje, rekolekcje, wczasy, wyjazdy, kursy dla narzeczonych i temu podobne rzeczy. No dobrze, to tyle o sobie. Teraz wróćmy do naszego tematu, czyli przekraczania siebie. Słuchajcie, kto z was w swoim życiu prywatnym ma plany? I teraz tak, kto myśli o zmianie mieszkania? Czy ktoś myśli? Dobrze. Czy ktoś myśli o zmianie samochodu? Dobrze. Nie bójcie się, ja nie jestem z urzędu skarbowego. A czy ktoś myśli o tym, żeby zmienić komputer w najbliższej przyszłości? Aha, parę osób jest też. A słuchajcie, a czy ktoś myśli o tym, żeby, może są wśród nas osoby, które jeszcze nie są żonate, czy ktoś myśli o tym, żeby się ożenić? Aha, parę osób się... Ale myślę też, że niektórzy z nas myślą o tym, żeby ukończyć jakieś szkolenia zawodowe, żeby nauczyć się jakichś języków, żeby posiąść jakieś umiejętności, żeby być może przeczytać jakieś książki, które są bardzo nam przydatne. Dlatego, że te wszystkie zmiany, o których tutaj wspomniałem i o których wy myślicie i planujecie, wynikają z tego, że mamy pewne cele w naszym życiu, które chcemy realizować. Chcemy, żeby nasze życie posuwało się, żebyśmy mieli może trochę lepsze mieszkania, czy wygodniejsze, może trochę mniej psujące się samochody, czy komputery, żebyśmy mieli troszkę może łatwiejsze jakoś życie, troszkę może inny zawód, troszkę inne środowisko, troszkę inny rodzaj pracy. I w naszych planach, kiedy myślimy o naszym życiu, ciągle zakładamy pewien postęp, pewien progres, pewien rozwój, pewien wzrost i ciągłe tak naprawdę przekraczanie dotychczasowych granic. I rozwój i przebywanie drogi w naszym życiu to jest, wydaje się, nasze życiowe i powołanie, i przeznaczenie. I każdy z nas rozpoczynał od bycia małym dzieckiem, potem dorastaliśmy po to, żeby stać się w końcu mężczyznami. I kiedy pomyślimy o drodze takiego małego dziecka, kiedy pomyślicie może o swoich dzieciach, które w tej chwili macie, to widzicie, że w miarę upływu lat zmienia się jego wizja świata, otoczenie, przyjaźnie, wartości, oczekiwania, wymagania. Kiedy patrzymy na dzieci, to widzimy, jak rosną ich wymagania, prawda? Widzimy, jak zmieniają się ich możliwości, jak zakres wolności się zmienia. Kiedy pomyślimy o tym, co było kiedyś wstecz w naszym życiu,
to widzimy, że te rzeczy, które 5 czy 10 lat temu bardzo nas cieszyły, w tej chwili już jakoś mniej nas cieszą. Pamiętam, jako dziecko bardzo czekałem na przybycie świętego Mikołaja i na prezenty z tym związane. I myślę, że niektórzy z was może też mają takie doświadczenia. Ale kiedy dorośliśmy, to już święty Mikołaj tak bardzo nas nie ekscytuje, prawda? Co więcej, większość tych prezentów, kiedy staniemy się zamożniejsi, możemy sobie sami kupić. Co więcej, czasami dostajemy prezenty, które nie bardzo nam pasują. Więc ta radość, która kiedyś była na poprzednim etapie naszego życia jakąś wielką radością, teraz zamieniła się na troszkę co innego. Droga życiowa to są zmiany, nowi ludzie, nowe okoliczności, nowe etapy życia. I niektórzy z nas, może ten szczyt wydolności takiej fizycznej, są przed tym szczytem albo tuż za nim. Ja już patrzę na swoje życie, to jak myślę o swojej wydolności fizycznej, to na takie pytanie, kiedy będzie lepiej, to muszę odpowiedzieć, lepiej już było. Tak? I chodzę na basen. 2 razy w tygodniu, raz z żoną chodzimy razem na basen. I wiecie, jak ktoś pływa obok, to staram się z nim współzawodniczyć. No i czasem mi się udaje go wyścignąć, a potem bywa tak, że nie. I potem myślę sobie, zmęczony na koniec pływania, no przecież on jest tylko ode mnie o 25 lat młodszy. A ja się tak wysilam i chcę być koniecznie od niego lepszy i nie zawsze mi się to udaje. Kiedy myślimy o rozwoju takim fizycznym czy psychicznym, to widzimy pewien progres, pewne może maksimum. Kiedy myślimy o rozwoju psychicznym, to myślę, że mamy ciągle tę szansę, dopóki mamy jeszcze jako tako sprawnie działający umysł. I to dotyczy także, myślę, naszego rozwoju duchowego. I myślę, że droga przez nasze życie to jest tak jakby składa się z różnych takich etapów. Kiedyś usłyszałem taką ilustrację, która bardzo mi zapadła w serce. To jest ilustracja okna w murze. Kiedy idziemy wzdłuż muru, w pewnym momencie pojawia się okno. Idziemy wzdłuż tego okna przez jakiś czas i potem to okno kończy się. Kończy się pewien etap i nigdy już do tego nie możemy wrócić. Kończą się pewne relacje, które mieliśmy w szkole podstawowej, kończą się pewne relacje ze szkoły średniej, kończą się relacje z dalszej edukacji, kończą się pewne znajomości. Znajomości jakiś czas trwają i potem się kończą. Kiedy myślimy o tym przemijaniu, to mamy takie wrażenie, że naprawdę nic wiecznie nie trwa. Mamy pewien czas, pewne okazje na coś, żeby coś uczynić, coś zdziałać, ale potem to się kończy. I tak naprawdę ten czas przemijania to jest, chciałbym na ten czas przemijania nie patrzeć od strony negatywnej, tylko raczej od strony pozytywnej. To jest okres, tak jak okno w murze, jest szansą, żeby w tym czasie coś zrobić. Jeśli mamy relację z kimś, to z nim coś zdziałać. Jeśli mamy okazję zdobyć jakieś umiejętności, to też, żeby je zdobyć. Ale jest to okres, który jest tylko na pewnym etapie i nie wiemy, jak długo się skończy. I bez przekraczania siebie, bez przełamywania siebie, jest takie powiedzenie, nie ma rozwoju. Rozwój to jest poszerzanie naszych umiejętności, to jest przekraczanie granic. Kiedy myślimy o sportowcach, to sportowiec, kiedy rozpoczyna karierę, to myśli o coraz dalszym i ciągłym poszerzaniu i przekraczaniu granic swoich umiejętności. Proces wzrostu i rozwoju to jest zostawianie pewnych starych form za sobą i przyjmowanie nowych, adaptowanie nowych do swojego życia. I droga, takie pojęcie drogi jest to
podstawowy symbol, który powinien nam towarzyszyć, towarzyszyć w naszym życiu. I w świetle, przepraszam, w świetle Pisma Świętego, kiedy myślimy o swojej drodze, o swoim życiu, to widzimy, że Bóg przez swoje słowo wielokrotnie nas nawołuje do rozwoju, do przekraczania granic, do przełamywania siebie. I kiedy czytamy list do Koryntian, to czytamy takie słowa, które apostoł Paweł pisze, że ja nie mogłem, bracia, przemawiać do was jak do ludzi duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Apostoł Paweł stosuje taki obraz, że oni są w sferze duchowej, nie są dojrzałymi duchowymi ludźmi, są niemowlętami. Apostoł Piotr pisze takie mocne polecenie: wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I myślę, że to polecenie jest takim otrzeźwieniem dla nas niektórych, którzy wyrośliśmy w jakiejś tradycji, tak jak dzisiaj powiedział Andrzej, czasami bywa, że jesteśmy tylko biorcami, którzy są w jakimś tam zakresie obecni, ale często są bierni. Chciałbym, żebyśmy popatrzyli na werset z listu do Rzymian apostoła Pawła, który w 12 rozdziale pisze tak: a zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą. Kiedy myślę o tym poleceniu, to widzę pierwsze skojarzenie, jakie mamy z ołtarzem ofiarniczym, to jest martwa ofiara, prawda? Którą się składało. Martwa ofiara charakteryzuje się tym, że nie może już uciec. Apostoł Paweł mówi: dobrowolnie mamy przyjść do Boga i być żywą ofiarą. Ofiarą, która jako wyraz żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz naszej rozumnej służby Bożej. I dalej apostoł Paweł mówi: nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu miłe, co przyjemne i co doskonałe. Kiedy popatrzymy na to zdanie, to widzimy, że Bóg oczekuje od nas przemiany. Oczekuje od nas wzrostu i rozwoju. To jest tak, jak kiedyś usłyszałem ilustrację do tego fragmentu. Tak jakbyśmy dostali działkę, na której stoi dom, w jakimś miejscu. I na tej działce jednocześnie jest gdzieś komórka, jest jakaś drewutnia, jest jakiś ogródek, jest jakaś studnia, jest jakoś miejsce na postój samochodu. I Bóg mówi: słuchajcie, musicie nie działać tak, jak działa ten świat. Musicie od nowa wytyczyć nowe miejsca, nowe ścieżki, nowe dróżki i zacząć żyć po nowemu. I odnawianie umysłu, przemienianie się, to jest coś, co niektórzy nazywają wychodzeniem poza strefę komfortu. Strefa komfortu to jest taka strefa, w której czujemy się dobrze, jest nam miło, jesteśmy przyzwyczajeni do działania w tej strefie, wiemy, co nas spotka, wiemy, jakie mamy mocne i silne strony, wiemy, jak się skończą niektóre podjęte sprawy i wyjście poza tę strefę jest niewygodne. Dlatego, że czasami musimy stawiać kroki w ciemność. Rozwój, przełamywanie siebie, przekraczanie swoich granic, to jest przełamywanie schematów myślenia, pozostawianie swoich przyzwyczajeń, nawyków, utartych ścieżek. To jest czasem również pokonywanie strachu. To jest także w sferze duchowej uczenie się polegania na Bogu.
i zawierzenia Mu, że będzie jakoś z nami współdziałał, niekoniecznie po naszej myśli. Rozwój to także skruszenie skorupy swojego serca. Skorupy swojego serca, która zawiera jakiś obraz Boga. Myślę, że jest prawdą takie powiedzenie, które mówi, że Bóg co pewien czas chce skruszyć nasze serce i pokazać nam się od innej, nowej trochę strony. Jego obraz jest większy, pełniejszy, bardziej adekwatny do naszej bieżącej sytuacji, ale to wymaga, żebyśmy porzucili pewien obraz przyzwyczajenia, które już mamy. I kiedy patrzymy na Pismo Święte, to widzimy, że przed tym problemem stanęli faryzeusze i uczeni w Piśmie. Mieli duży kłopot, dlatego że dużo wiedzieli o Bogu, starali się być ludźmi pobożnymi, starali się być ludźmi gorliwymi, starali się Go słuchać, ale nie byli gotowi na porzucenie swoich wyobrażeń o tym, jaki Bóg jest i jak działa. Kiedy przyszedł Jezus, zdecydowali odrzucić Go, dlatego że woleli zostać przy swoim rozumieniu tego, jaki Bóg jest i jak działa. Kiedy patrzę na Pismo i zastanawiam się, dlaczego mamy się rozwijać, to widzę kilka takich punktów. Być może nie wyczerpują one całości zagadnienia, ale myślę przede wszystkim, że to jest Boży plan dla nas. Bóg chce, żebyśmy rozwijali się, żebyśmy wzrastali i nie odchodzili z tego świata jako te niemowlęta z listu do Koryntian. Po drugie, Bóg chce, żebyśmy rozwijali się, abyśmy mogli, tak jak dziecko wkracza na nowe stopnie rozwoju, tak jak dziecko ma różne etapy w swoim życiu, to Bóg powołał nas do kolejnych stopni i etapów także w naszym życiu duchowym. Też nasz rozwój duchowy prowadzić powinien do tego, żebyśmy mieli lepszą wspólnotę z Ojcem i lepsze rozumienie i ocenę rzeczywistości duchowej. I też rozwój duchowy, przełamywanie siebie, przekraczanie swoich granic przygotowuje nas do innych zadań jakościowych i do okazji współdziałania z Bogiem. Jest też motywacja negatywna. Raczej staramy się unikać motywowania ludzi negatywnie, ale jest taki fragment z drugiego listu do Tymoteusza, 2:20, i tam jest napisane tak. Przecież w wielkim domu znajdują się nie tylko złote i srebrne naczynia, lecz także drewniane i gliniane. Jedne do użytku zaszczytnego, a drugie niezaszczytnego. Gdy pomyślimy sobie, co to może być niezaszczytny użytek? No to za chwileczkę jeszcze powiemy. Jeśli by więc ktoś oczyścił siebie samego z tego wszystkiego, będzie naczyniem zaszczytnym, poświęconym, pożytecznym dla właściciela, przygotowanym dla każdego dobrego czynu. Kiedy zastanawialiśmy się niegdyś razem z moją żoną i z naszym przyjacielem nad tym fragmentem, to kiedy zastanawialiśmy się, co to mogą być za niezaszczytne naczynia, to przyszło nam takie naczynie na myśl, czyli nocnik. I drugie naczynie, które pokazywaliśmy na początku, teraz już jest może nie tak aktualne, używane jest w gabinetach dentystycznych, coś, co się nazywa spluwaczką. Nocnik i spluwaczka to są naczynia takie mało zaszczytne. I ten nasz przyjaciel zapytał nas tak, słuchajcie, czy chcecie w Królestwie Bożym być nocnikiem albo spluwaczką?
I myślę, że czasami to burzy nas taki, nas taki błogostan i myślenie o niebie, bo myślimy sobie, że w Królestwie Bożym jest egalitaryzm, że wszyscy są równi. Niestety, kiedy się poczyta głębiej Pismo Święte, to widać, że nie. Że są pierwsi, że są ostatni, że są bliżej, że są tacy, co oglądają Boga, że są tacy, co stoją blisko Boga, że są tacy, którzy stoją daleko od Boga. Nie ma równości. I w zależności od tego, jak tu wykorzystamy nasz czas na ziemi, będziemy różnymi naczyniami. Chciałbym, żebyśmy popatrzyli na kilka przykładów z Pisma Świętego przekraczania siebie. Kiedy czytamy Pismo Święte, kiedy słuchamy go w kościele, kiedy czytacie je sami w domu albo słuchacie jakichś kazań czy audiobooków, czy czytacie jakieś książki, to widzimy bardzo często, że wiele postaci biblijnych jest stawianych przed pewnymi wyzwaniami. Muszą się przełamać, muszą przekroczyć pewne swoje słabości. Muszą jak gdyby wejść na kolejny poziom. Niektóre z tych postaci wchodzą, jedne czasem wchodzą, czasami się cofają, a o niektórych widzimy, że dostają wezwanie i się cofają. I kiedy niektóre, i kiedy patrzymy na Pismo Święte, to widzimy, że Bóg nagradza, pochwala tych, którzy jak gdyby idą za tymi wyzwaniami. I kiedy patrzymy na 11 rozdział Listu do Hebrajczyków, cały ten rozdział jest poświęcony, pokazuje tych, których nazywa się bohaterami wiary. Popatrzmy na kilka postaci. Abraham dostał wezwanie, żeby opuścić dom, opuścić ojca, opuścić rodzinę, ziemię, którą mieli. I Bóg mu mówi, pójdę do kraju, który ci wskażę. Kiedy próbowałem się kiedyś zastanowić i odpowiedzieć na pytanie, jak Abraham przyszedł po tym objawieniu do żony, to powiedział, słuchaj, wyprowadzamy się. Ona mówi, dokąd? Nie wiem. A jak długo będzie trwała podróż? On mówi, nie wiem. To ona mogła go zapytać, a co ty wiesz? Tak? On mówi, Bóg mi pokaże. Miał zostawić dom, rodzinę. Musimy też pamiętać, że zostawienie rodziny tak naprawdę, czy swojego klanu rodzinnego, oznaczało pozostawienie bezpieczeństwa. Wtedy nie było policji i tak naprawdę klany rodzinne pełniły formę zabezpieczenia takiego. Musiał porzucić znany sobie kraj, kraj położony nad rzeką, dzięki której była stabilna sytuacja rolnicza. Jak wyprowadził się do kraju, który Bóg mu wskazał, okazało się, że tam jest susza. Abraham dostawał kolejne stopnie wyzwań. Musiał podzielić się ziemią ze swoim bratankiem Lotem. Musiał być gotowy ruszyć w pościg za wrogami, którzy porwali Lota. Musiał wysilić się i stanąć wobec samego Boga i negocjować z Nim, żeby Sodoma była ocalona. I negocjował aż do 10 osób. Był wystawiony na próbę, o której trudno nam jest bardzo myśleć, na próbę poświęcenia i złożenia w ofierze swojego syna Izaaka. Jego życie to są ciągłe kroki wiary. Kiedy patrzymy na Gedeona z Księgi Sędziów, jest to przykład sędziego, który jest najmłodszy w rodzinie, z najbiedniejszego rodu. Powołany zostaje najpierw do zburzenia ołtarza bożka swojego ojca, do przeciwstawienia się ojcu, przeciwstawienia się miejscowej społeczności i potem jest wezwany do tego, żeby zwołał wojsko i znowu musi stawić czoła strachowi. Czy przyjdą, czy zgodzą się, żeby był ich przywódcą,
Potem musi stawić czoła strachowi, kiedy ma iść do walki. Naprzeciwko niego jest obóz kilkanaście razy liczniejszy, a Bóg mu mówi: odeślij ludzi, bo masz ich za dużo i ludzie mogliby przywłaszczyć chwałę dla siebie. Zostaje ich tylko 300, nie mają broni, w dostatecznej ilości idą do walki z banami i pochodniami. Kiedy myślę o tym, że do czego Bóg wzywał Gedeona, to widzę kolejne kroki, na które Bóg odpowiadał, ale które ciągle wymagały przełamywania siebie. Wszyscy dobrze znamy historię proroka Jonasza. Na początku nie chciał się przełamać. Kiedy Bóg powiedział, że ma pójść do Asyrii, to on w drugą stronę, zamiast na wschód, szedł do Jaffy i wsiadł na statek, który płynął na zachód. Bóg go przetransportował do ryby przez burzę. Po trzech dniach Jonasz w rybie dosłownie, ale też duchowo zmiękł. Kiedy czytamy jego modlitwę, to modlitwa w Księdze Jonasza w pewnym momencie kończy się takim stwierdzeniem, taką tęsknotą, że Jonasz chciałby wrócić do świątyni, że chciałby złożyć ofiarę, że chciałby spełnić śluby. I wtedy czytamy, ryba go wyrzuca na ląd i oczekiwalibyśmy, że wtedy Jonasz podniesie się i pójdzie spełniać to, co ślubował. Kiedy patrzymy w tekst, to widzimy, że Jonasz nie chce tego robić i Bóg kieruje do niego słowa i mówi: idź do Niniwy. Więc on idzie. I czytamy, Niniwa była miastem na 3 dni drogi wielkim. Jonasz idzie i 1 dzień tylko głosi. 1 dzień idzie na bok, na górę, siada pod krzakiem i czeka na sąd Boży. Czeka na to, że Bóg zniszczy Asyryjczyków. I Bóg ma z nim rozmowę. Bóg mu wyłącza klimatyzację przez robaczka. Robaczek podgryza krzew i Jonasz się zdenerwował i modli się do Boga o śmierć. Ale jest takie stwierdzenie, że Bóg głupich modlitw nie wysłuchuje i takiej modlitwy nie wysłuchał i wszedł z nim dialog i mówi: tobie żal krzewu i z tego powodu życzysz sobie śmierci, a nie żal ci tych, o ile pamiętam, 120 tysięcy ludzi, których chcesz, żeby umarli, którzy nie potrafią odróżnić lewej ręki od prawej. Bóg stawia znowu przed nim wyzwanie. I tak naprawdę nie wiemy, co Jonasz zrobił z tym wyzwaniem, bo w tym momencie księga się kończy. Albo bohater dzisiejszego czytania, Nikodem. 3 razy tylko pojawia się, ale widzimy, że Nikodem, tak jak w dzisiejszym czytaniu, w 3 rozdziale księgi Ewangelii Jana przychodzi do Pana Jezusa nocą. I wiemy, że jest, po pierwsze jest napisane, że jest wysokim dostojnikiem. Po drugie, komentatorzy Pisma Świętego mówią, że ponieważ w tym momencie, kiedy Pan Jezus mówi: ty jesteś nauczycielem Izraela, i przed słowem nauczyciel stoi rodzajnik określony. Więc niektórzy komentatorzy sugerują, że Nikodem spełnił wtedy funkcję naczelnego rabina. Bo to jest ten nauczyciel Izraela. Więc ten nauczyciel Izraela nocą się fatyguje do Jezusa, więc musi przełamać w sobie dumę, musi przełamać w sobie strach, że ktoś doniesie na niego, że chodzi wypytywać człowieka, który zostanie potem podejrzany i odrzucony. I pomimo swojej funkcji, wiedzy, przyszedł do młodego rabina, po jakim był Jezus wtedy, po naukę, po poradę. Potem Nikodema spotykamy w 7 rozdziale Ewangelii Jana, kiedy podczas święta namiotów chciano pojmać Pana Jezusa. I wtedy Nikodem stawia się za Jezusem.
I znowu musiał się przeciwstawić reszcie przywódców Izraela. Musiał wystawić na szwank swój autorytet. I wreszcie po raz trzeci spotykamy Nikodema w 19 rozdziale Ewangelii Jana, gdzie Pan Jezus zostaje ukrzyżowany. Z punktu widzenia działalności Pana Jezusa i patrzenia z zewnątrz na Jego działalność, to jest koniec. My wiemy, że będzie, że było zmartwychwstanie, ale Nikodem o tym nie wiedział. Mimo tego, że wydaje się, że misja Jezusa przyniosła fiasko, Nikodem przychodzi uświetnić pogrzeb Jezusa. Przynosi 32 kg wonności do namaszczenia ciała Jezusa. 100 funtów to jest około właśnie 32 kg. Jest to ktoś, kto na skutek rozmowy z Jezusem, własnych przemyśleń, jest gotowy przełamać swój strach, przełamać swoje obawy, przełamać swój lęk przed utratą reputacji, przed straceniem kariery, dlatego że szuka prawdy. Jair, przełożony synagogi. Najprawdopodobniej jest to już w czasie, kiedy Pan Jezus już nie może przemawiać w synagogach. Tak wygląda z sekwencji. Bo jest taki okres, kiedy Pan Jezus przemawia w synagogach i potem ma kłopoty i potem widać, że przemawia tylko na miejscach nad jeziorami, na wzgórzach, nad brzegiem jeziora. Jair przychodzi, czeka na niego na nadbrzeżu Jeziora Galilejskiego, czeka, bo jego córka umiera. Kiedy Jezus przychodzi, Jair pada mu do stóp. Jest przełożonym synagogi. Jeśli Pan Jezus jest już, dzisiaj byśmy powiedzieli takim kolokwialnym językiem, trefny, już nie jest zapraszany, już nie jest mile witany, to Jair, przychodząc do niego i korząc się przed nim, tak jak niewolnik, jak najniższy sługa, tak naprawdę podpada. I Jair dostaje, otrzymuje to, o co prosi. Pan Jezus, jest bardzo ciekawa rzecz, że w pewnym momencie, kiedy umiera córeczka Jaira, przychodzą do ludzie do niego i mówią: nie kłopocz nauczyciela. Ja sprawdzałem niedawno, bo studiowaliśmy z grupą ten fragment w Ewangelii Łukasza i tam jest dosłownie nie szarp. Prawdopodobnie Jair trzymał za rękę Jezusa albo za szatę i go ciągnął. I przychodzą do niego i mówią: nie szarp nauczyciela już. I Pan Jezus wtedy do niego się zwraca i mówi, i wtedy Jair odstępuje, a Pan Jezus do niego się zwraca i mówi: nie bój się, wiesz, i udaje się do domu i wskrzesza jego córeczkę. W tej samej sytuacji mamy kobietę cierpiącą na krwotok, która 12 lat cierpiała na upływ krwi, więc prawdopodobnie też dodatkowo cierpiała na anemię, dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, ale przez 12 lat ze względów rytualnych była nieczystą. To znaczy nie mogła dotykać się z innymi ludźmi, bo ich zanieczyszczała. Ludzie, którzy ją znali, odsuwali się od niej, byli z nią na dystans, bo po prostu ich zanieczyszczała. Ona, słysząc o Panu Jezusie, przychodzi do miasta i naraża się na to, że ktoś ją rozpozna. Że ktoś powie, być może się zasłaniała, że ktoś powie: to jest ta, dlaczego tu przyszłaś. Odejdź, wyjdź. Nie możesz tu być między nami. Ona wchodzi w tłum, dotyka Pana Jezusa i Pan Jezus zadaje pytanie: kto się mnie dotknął? On przecież wiedział, kto się go dotknął. On stawia przed nią wyzwanie i ona musi pokonać w sobie strach i powiedzieć: to ja. I wtedy ludzie patrzą i mówią: a to ta. Ale dzieje się w tym momencie coś odwrotnego. Tak jak Ageusz opisuje zasady i mówi, że nieczyste zanieczyszcza czyste, tak tutaj dzieje się, że Jezus swoją mocą nieczyste oczyszcza, które i staje się ono czyste. A przecież Pan Jezus mógł po cichu odejść na bok i jakoś się tam uzdrowić, ale Pan Jezus postawił ją w sytuacji, kiedy ona musiała odpowiedzieć na pewne wezwanie. Kiedy myślę o apostołach,
to myślę, że bardzo często apostołowie Pana Jezusa nie mieli łatwo. Musieli okresowo co najmniej zostawiać swoje rodziny. Niektórzy porzucili swoje miejsce pracy, porzucili swoich znajomych. Kiedy myślimy o ich działalności, to widzimy, że czasami Pan Jezus celowo ich posyła w trudne warunki. Pan Jezus mówi, przepłyńcie na drugą stronę jeziora i po drodze spotyka ich burza. Pan Jezus wysyła ich na głoszenie Ewangelii, na głoszenie Królestwa Bożego i mówi ich, będą takie sytuacje, kiedy was odrzucą. Wysyła ich do wioski samarytańskiej po zakupy i Samarytanie ich wyrzucają i oni w odwecie chcą spalić tą wioskę. Apostołowie byli pośród negatywnej presji od faryzeuszy, uczonych w piśmie, kapłanów i przystępując do Pana Jezusa, niektórzy czego innego się spodziewali. Nie myśleli o śmierci. Kiedy uczniowie wracają z Jerozolimy i idą do Emaus, to mówią, opowiadają Panu Jezusowi to wszystko i mówią, a myśmy się spodziewali czego innego. I bycie z Jezusem oznaczało przełamywanie się. Ciekawą postacią jest apostoł Tomasz, który w okresie, kiedy już było zagrożenie życia Pana Jezusa, to w pewnym momencie Tomasz, który idzie z Panem Jezusem, mówi takie zdanie. Chodźmy do Jerozolimy zatem i my, aby razem z Nim umrzeć. Zdaje sobie sprawę, co ich czeka. Chodzenie za Jezusem oznacza wystawianie się na ryzyko, przełamywanie swojego strachu, odrzucanie utartych swoich ścieżek, zwyczajów. Oznacza zawierzenie siebie Bogu, wypuszczenie z rąk środków kontroli nad własnym życiem. I kiedy patrzymy na te opisy w Piśmie Świętym, to widzimy, że jest to dla nas i przykład, zachęta i wezwanie. I myślę, że powinniśmy patrzeć na nasze życie, jak gdyby pamiętając o naszym celu i o naszej perspektywie. Musimy pamiętać, że tutaj na ziemi jesteśmy tylko przechodniami. Tylko pewien czas. Ten świat jest fajny, miły, ale przemijający. Nie wiem, czy ktoś z was lubi kempingować, rozbijać namioty. Są tacy, co lubią, czy robili to co najmniej kiedyś. Jak się jedzie na kemping, to się ma w głowie, ile czasu tam będziemy, prawda? Jeżeli na jedną noc, byle gdzie. I, prawda? Aby tylko, ale jeżeli na tydzień, to szukamy trochę lepszego miejsca. Jak na 2 tygodnie, to szukamy najlepszego miejsca na kempingu, jakie jest dostępne, prawda? I ta mentalność, myślę, rozbijania namiotów, czynienia tutaj sobie życia, powinna trochę nas jakby przeniknąć. Nie jesteśmy tutaj na stałe. Jesteśmy pielgrzymami. Mija trochę lat, ziemia, psalm 103 mówi, że miejsce, które było, już nas nie poznaje. Ja pamiętam, po 20 paru latach pojechałem do Bornego Sulinowa. Kiedyś za młody byłem na spływie kajakowym, tam było wtedy rosyjskie miasto i z boku tak podpłynęliśmy do jeziora Pile, tam zaczynaliśmy spływ. Widzieliśmy tam różne, jak gdyby zdawaliśmy sobie trochę sprawę z niebezpieczeństwa, co to może być. I pojechałem po 20 paru latach, mało co poznałem. I wtedy sobie pomyślałem z takim żalem, mam takie fajne wspomnienia, a nie ma ich w rzeczywistości. I przypomniał mi się ten psalm. Miejsce, gdzie byłem, już mnie nie poznaje. I też miałem taką refleksję. Jesteśmy tutaj tylko przechodniami. Przechodniami, gdzie idziemy wszyscy na drugą stronę. Wszyscy tam dojdziemy. Nie wiemy kiedy. Nie wiemy w jakim stanie. Ale tam zmierzamy.
List do Koryntian mówi właśnie o tym, że jesteśmy pielgrzymami. Apostoł Paweł w liście do Kolosan mówi, jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. I myślę, że musimy, to niedobre słowo, jest szansa czy okazja. Apostoł Paweł nas do tego zachęca, żebyśmy starali się nie tylko widzieć te rzeczy doczesne, z którymi się na co dzień potykamy. Te rzeczy, które są dotykalne, namacalne, które nas bolą, cieszą i radują, ale żebyśmy potrafili czasami wznieść nasz wzrok trochę wyżej, bo tam jest rzeczywistość, do której dążymy i która jest naszym przeznaczeniem. I chcę tutaj skorzystać z takiej ilustracji, którą zamieścił Stephen Covey w swojej książce 7 nawyków skutecznego działania. On powiedział, że wszystkie sprawy czy rzeczy w naszym życiu można podzielić ze względu na dwie kategorie: ważności i pilności. I na górze ekranu są sprawy ważne, na dole ekranu są sprawy mało ważne, z lewej strony ekranu są pilne, z prawej mało pilne. I Covey mówi tak, że sprawy ważne i pilne załatwiamy zawsze, bo grożą poważnymi konsekwencjami. To jest zapłacenie bieżących rachunków. Jak nie zapłacimy, to nas wyrzucą z mieszkania albo odetną wodę, albo prąd, prawda? Chodzenie do pracy grozi nam zwolnieniem. Badanie, jak nie załatwimy badania technicznego samochodu, to grozi nam, że nam zabiorą dowód rejestracyjny. Więc to są przykłady takich rzeczy, które są ważne i pilne, i te sprawy załatwiamy. Sprawy pilne, ale mało ważne, to są takie rzeczy, które dzieją się na bieżąco, a więc ktoś do nas dzwoni, z nim rozmawiamy, oglądamy bieżące wiadomości w telewizji, przeglądamy Facebooka, co tam się dzieje nowego, rozmowy z napotkanymi ludźmi, to są ze znajomymi czy mniej znajomymi, to są osoby, to są rzeczy, które dzieją się na bieżąco i mogą mieć niską rangę ważności. Rzeczy mało pilne i mało ważne to takie rzeczy jak odwiedzenie dawnych znajomych czy krewnych, przeczytanie zaległych lektur, obejrzenie filmów, które macie zgromadzone, czy porządki w komputerze. Ktoś ma całkowicie uporządkowany komputer. To są rzeczy, które są mało pilne. Dopóki nie są ważne, to większość z nich nie będzie nigdy załatwiona. I jest jeszcze kategoria rzeczy, które są ważne, ale które nie są pilne. Do takich spraw należy nasza relacja z Bogiem, relacja z żoną, relacja z dziećmi i troska o zdrowie. Czasami część z tych spraw zmienia swoją kategorię i staje się pilnymi. Jak nas coś zaczyna boleć, to sprawa troski o zdrowie robi się bardzo pilna. Wtedy idziemy do lekarza i leczymy się. Kiedy ci z nas, którzy mają dzieci i mamy jakaś tam relacja z dziećmi jest, ale jeśli wzywają nas do szkoły albo dziecko jest na izbie zatrzymań policyjnej, to sprawa robi się wtedy nie tylko ważna, ale robi się również pilna. Jeśli żona wyprowadza się z domu, to relacja małżeńska robi się nie tylko ważna, ale również pilna. Albo kiedy są ciche dni, kiedy są kłótnie. Natomiast ta kategoria relacja z Bogiem to jest coś takiego, co może jakby trochę leżeć z boku. I Covey sugeruje, zresztą inni też znawcy przedmiotu sugerują, że sprawy ważne i mało pilne to są takie rzeczy, które same nie wchodzą nam do kalendarza. Ale jeśli chcemy, żeby one były zrealizowane, powinniśmy je planować sami i znajdować z góry sami dla nich czas. Bo jeśli tego nie zrobimy, prawdopodobnie nie będą zrealizowane. Zachęcam nas wszystkich do takiej świadomości, że nasza
Tak jak mówi list do Filipian w 3 rozdziale, nasza ojczyzna nie jest tu. Myślę, że przede wszystkim w sensie duchowym, bo w sensie fizycznym nasza ojczyzna Polska jest tutaj, ale jak gdyby jesteśmy w drodze do ojczyzny duchowej. Powinniśmy wzrastać. I teraz chwilkę zastanowimy się. Patrzę na czas, jeszcze chwilę mamy. Nad pewnymi cyklami wzrostu. W liście do Kolosan w 1 rozdziale jest coś, co się nazywa przez niektórych komentatorów cyklem Kolosan. I w rozdziałach 9-10 jest napisane, przepraszam, w rozdziale pierwszym, wersety 9-10 jest napisane tak. Przeto i my, od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić Boga, abyście przez całą mądrość i duchowe zrozumienie doszli do pełnego poznania Jego woli, by już postępować w sposób godny Pana, ku pełnemu Jego upodobaniu, wydając owoce wszelkich dobrych czynów i wzrastając przez głębsze poznanie Boga. Kiedy patrzymy na ten werset, to widzimy, że jest taka kolejność jak gdyby działania. Jest poznanie Jego woli, potem jest postępowanie w sposób godny Pana tak, żeby pojawiły się owoce dobrych czynów i potem jest jak gdyby znów wzrastanie przez głębsze poznanie Pana. Więc jak gdyby zaczyna się od poznania Pana, potem ma to znaleźć odbicie w naszym życiu i nasze uczynki mają przynieść owoc, z czego znowu będzie wyrastało głębsze poznanie Boga. Myślę też, że nasze ufanie Bogu jest, podlega, nie chcę powiedzieć prawu takiemu, ale bardzo często, kiedy patrzę na Pismo Święte i na rozwój zaufania różnych postaci, podlega pewnemu takiemu współdziałaniu i współpracy z Bogiem. Dla tych, co robią wykresy, dla tych, co nie lubią, to bardzo ich przepraszam. Ja jestem z wykształcenia inżynierem, więc dla mnie wykresy do mnie przemawiają, są jasne i obrazowe. Dla tych, dla których nie przemawiają, bardzo ich przepraszam, proszę o chwilę cierpliwości krótką. Jeśli mamy jakąś wiarę na jakimś poziomie przez jakiś czas, czyli jesteśmy wiarę, czyli operujemy na jakimś poziomie zaufania do Boga, to bywa tak, że jak to się mówi w fizyce, w momencie T0 przychodzi próba. Przychodzi próba. I w chwili próby mamy tak naprawdę dwie możliwości. Próba wymaga od nas wzrostu naszej wiary. Więc mamy możliwość albo trochę wzrosnąć w naszej wierze i w naszej ufności do Boga, albo możemy powiedzieć nie. Schodzimy trochę niżej. Jest Bóg dla nas ważny, ale tym razem się nie posłuchamy. I jeśli uda nam się to pierwsze rozwiązanie, że zaufamy trochę Bogu wyżej, bardziej, ta linia tutaj jest specjalnie zrobiona taka punktowa, jest to słaba linia. Ta wiara jest wyżej, ale jest słaba. Ale przychodzi chwila T1, w której jest Boża odpowiedź. I po tej Bożej odpowiedzi mówimy, aha, dobrze, Bóg potwierdza i wtedy nasza wiara, nasze zaufanie do Boga może być na tym troszkę wyższym poziomie właśnie od chwili, które tak naprawdę zaczęło się od wezwania, od próby w chwili T0, ale tak naprawdę wzmocniła się nasza wiara w momencie, kiedy uzyskaliśmy Bożą odpowiedź. Kiedy patrzymy na Boże odpowiedzi, jakie uzyskiwali bohaterowie biblijni, to widzimy niektórzy, w zależności od tego, jakie były okoliczności, jaką mieli osobowość i jak silną wiarę, niektórzy otrzymywali te odpowiedzi dosyć szybko, niektórzy musieli długo czekać. W każdym razie
Potem znowu nadchodzi chwila T2, w której znowu jest próba numer 2 i znowu musimy ufać bardziej albo możemy ufać mniej. I do mnie przemawia taka ilustracja. Wiara jest jak mięsień. Jeśli go ćwiczymy, to się rozwija. Jeśli nie używamy naszej wiary, jeżeli ją zaniedbujemy, to wtedy ona zanika. I powstaje takie pytanie. Skąd wiedzieć, do czego Bóg nas wzywa? Skąd wiedzieć, co jest tak naprawdę wolą Bożą? I myślę, że większość z was może zna odpowiedzi na te pytania, ale dla tych, którzy mogą mieć jakieś wątpliwości, to tu przedstawię kilka podpunktów, które mogą być jakąś pomocą. Więc po pierwsze, Bóg obiecał, że będzie objawiał swoją wolę, będzie prowadził ludzi, którzy należą do Niego, którzy jak gdyby oddali się Jemu. Więc ten warunek, który był w Rzymian w 12 rozdziale, oddajcie swoje ciała, oddajcie siebie. Więc to jest warunek wstępny. Ale jeśli chodzi o wolę Bożą, pierwszym źródłem objawienia Bożego, tak jak mówi Konstytucja o objawieniu Bożym z Soboru Watykańskiego II, jest Słowo Boże. W Słowie Bożym jest napisane wprost bardzo dużo wskazań, bardzo dużo zasad. Więc jeśli chcemy patrzeć na rzeczywistość z perspektywy Boga, musimy skierować się, musimy napełnić się Jego Słowem. Po drugie, powinniśmy być posłuszni temu, co już wiemy. Wydaje się, że kiedy patrzę na swoje życie i na życie innych ludzi, to wydaje się, że ma miejsce to, co jest napisane w Ewangelii Jana w 1 rozdziale, chyba 16 werset. Tutaj mam w notatkach, ale... Tak, 1:16. Jest tam napisane, że otrzymaliśmy wszyscy, jest powiedziany taki dziwny zwrot, łaskę po łasce. Nie wiem, czy zwróciliście kiedyś na to uwagę, że otrzymujemy łaskę po łasce. Jak gdyby to były pewne paczki czy pewne porcje. I kiedy zastanawialiśmy się z różnymi osobami na ten temat, to wydaje się, że możliwa interpretacja tego fragmentu, która jest interesująca, jest taka, że Bóg daje nam pewne zadanie i czeka. Jeśli to zadanie odrabiamy, jeśli wchodzimy w to, to Bóg błogosławi i daje następną łaskę. Jeśli nie, jeśli odmawiamy, jeśli rezygnujemy, to Bóg wtedy czeka. Więc łaska po łasce. Więc warunkiem poznania woli Bożej jest posłuszeństwo temu, co już wiemy o Bogu. I czasami chcielibyśmy wiedzieć wszystko o Panu Bogu, tak z góry, żeby być tacy mądrzy, ale niekoniecznie słuchać go. Podobało mi się takie powiedzenie, które powiedział Mark Twain kiedyś. Powiedział tak. Są rzeczy o Bogu, które znam i rozumiem. Są rzeczy o Bogu, których nie znam i nie rozumiem. Niektóre z nich ktoś mi wytłumaczy, niektóre z nich Bóg mi objawi, niektóre z nich poznam w jakiś tam sposób, ale być może są rzeczy, których nigdy nie poznam i nie zrozumiem, ale mówi, najwięcej jest rzeczy, które już znam, ale jeszcze rozumiem, ale jeszcze nie stosuję. Więc to jest nasze zadanie. Dalej, jeśli mamy wątpliwości, powinniśmy radzić się innych ludzi, których znamy, którzy nas znają, którzy, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, będą nam mogli służyć bardziej bezstronną opinią. Zachęcam też do tego, żeby modlić się.
Bóg powiedział, że jeżeli będziemy prosić Go, to będzie nam różne rzeczy objawiał. I powinniśmy też patrzeć na różne okoliczności naszego życia. Co mówi do nas sumienie? Jakie mamy czasami myśli? Jakie czasami mamy odczucia? Są pewne niebezpieczeństwa oczywiście. Niektórzy, kiedy starają się odczytać wolę Bożą, patrzą na przypadki. I czasami tak Bóg działa, ale niekoniecznie. Kiedy patrzymy na to, gdyby apostołowie działali tą metodą i Jezus ich wysyła i ludzie ich wyrzucają, czy to znaczy, że to jest niewłaściwie? Niektórzy to nazywają zasadą otwartych drzwi. To znaczy, jak drzwi są otwarte, to znaczy wola Boża. Niekoniecznie. Czasami Bóg nas wzywa do tego, żebyśmy szli, coś robili i nie spotkamy się ze zrozumieniem. Typowym przykładem jest, wolą Bożą jest głoszenie Ewangelii. I nie wszyscy przyjmą. Nie wszyscy nas przyjmą. Chcielibyśmy, kiedy idziemy na głoszenie Ewangelii, czy składamy świadectwo, żeby wszyscy byli poruszeni i nas przyjęli i żeby też nawrócili się. Fajnie by było i czasami tak bywa, ale niekoniecznie tak jest. Też uczucia czasami są złym doradcą. Uczucia są zdradliwe, już przy tym nie będziemy stawali. I wreszcie czasami musimy być czujni na oszustwa szatana. Szatan czasami przybiera postać anioła światłości. Czasami rzeczy dobre są wymieszane ze złymi. Bo kiedy wszystko jest złe, to wiemy jasno, czy to jest od Boga, czy nie. Ale kiedy są rzeczy dobre i złe, to wtedy mamy wątpliwości. Zachęcam nas wszystkich, siebie także, żebyśmy przekraczając swoje ograniczenia, robili Boże plany, podejmowali Boże wezwania, ale planowali więcej niż 100% naszych możliwości. Bo jeśli planujemy tylko 100% naszych możliwości, to po pierwsze mówimy, to ja zrobiłem, tak? Ale jeśli dajemy miejsce Bogu, to musimy ufać Bogu i po drugie dajemy Mu miejsce, żeby On też działał. Żeby to nie było tylko o naszych siłach. Jakie mamy ograniczenia czy przeciwności? Po pierwsze, jakie mamy ograniczenia czy przeciwności, przeszkody do pokonania? Po pierwsze, jakie rzeczy nas powstrzymują przed dokonywaniem zmian, czy ograniczają naszą skuteczność? Po pierwsze, to będzie zaburzenie priorytetów życiowych. Zachęcam nas wszystkich, żebyśmy, tak jak z samochodem, co roku się jeździć na przegląd techniczny, tak żebyśmy częściej nawet niż co roku, zachęcam może co kwartał, żeby poświęcić kilka minut i zobaczyć, czy moje priorytety układają się mniej więcej w takiej kolejności. Na pierwszym miejscu Bóg, w drugiej kategorii jest żona, tutaj męża, nie ma? Tak, jeśli mam. Potem są dzieci, jeśli mam. Potem są rodzice, rodzeństwo, jeśli mam. Potem jest praca, działanie dla Boga, hobby, relacje socjalne. Żeby nie było tak, że Bóg jest gdzieś zepchnięty. Że jestem zaangażowany na przykład w pracę tak bardzo, że jest zniszczona moja relacja małżeńska. Czy nawet, co jest szczególnie niebezpieczne, jestem zaangażowany w jakieś działanie dla Boga tak, że moja rodzina cierpi. Co nas powstrzymuje przed robieniem kroków w ciemność, przełamywaniem siebie, przekraczaniem swoich możliwości? Strach. Boimy się. Lubimy kontrolować, mieć pod kontrolą rzeczy czy środowisko, w którym jesteśmy.
Jeśli wchodzimy na teren nowy, nad którym nie mamy kontroli, boimy się, że może coś pójść nie po naszej myśli. Możemy mieć tylko doczesną perspektywę, czyli patrzymy tylko według tego, co się dzieje na ziemi. I czasami możemy być zniechęceni. Możemy być niepewni, czy coś, co robimy, jest zgodne z wolą Bożą, ale to wtedy musimy wrócić do tych punktów, modlić się, rozmawiać, czytać w Słowie Bożym i wtedy możemy mieć, jakby pozbyć się tej niepewności. Niektórzy z nas mają niechęć do zmiany swoich przyzwyczajeń, bo zmiany są bolesne. Musi pęknąć czasami ta gliniana skorupa ustalonych dróg, musimy coś porzucić. Więc czasami nie chcemy. Czasami tkwimy w pułapce swojej roli jako mężczyzny, ojca, przewodnika, kierownika. Czasami społeczeństwo poprzez, czy nasza kultura narzuca nam pewne wyobrażenie, kim powinniśmy być. I niekoniecznie będzie to zawsze zgodne z wolą Bożą. Czasami możemy być uwikłani. Tak bardzo uwikłani w doczesne sprawy tego świata, że jesteśmy nieproduktywni, nieskuteczni i przemęczeni. Jest takie powiedzenie, że Duch Święty, nie pamiętam, kto je powiedział, ale Duch Święty najlepiej działa na ciele wyspanym, najedzonym i wypoczętym. I kiedy jesteśmy przemęczeni, kiedy jesteśmy głodni, kiedy jesteśmy sfrustrowani, wtedy jest nam znacznie trudniej podejmować jakiekolwiek wyzwania. Też zagrożeniem może być dla nas powierzchowność i bycie działaczem. I bycie działaczem jest pewną pułapką. Ja pamiętam w latach swojej, wiele lat temu, kiedy zaangażowałem się w działalność grupy studenckiej jeszcze, byłem bardzo zajęty, natomiast nie miałem czasu na osobistą modlitwę. Nie miałem czasu na czytanie, osobistą lekturę Pisma Świętego, ale robiłem dużo rzeczy dla Pana Boga. I wtedy przez przypadek ktoś mi podsunął taki werset z Jeremiasza, który był nożem w moje serce, bo ten werset mówi, tak mówi Pan do tego narodu, lubią tak biegać na wszystkie strony, nóg swoich nie oszczędzają. Myślałem sobie, no bardzo dobrze, ale Pan nie ma w nich upodobania. I to mnie tutaj dobiło. I działanie jest potrzebne. Ale pierwszą i najważniejszą rzeczą jest relacja z Bogiem. Działanie dla Boga nie zastępuje z Nim więzi. Czy Bogu zależy na tych rzeczach, które są do zrobienia? Są potrzebne. Ale przede wszystkim zależy Mu na więzi. Kiedy czytamy historię o Marii i Marcie, to Pan Jezus mówi, że Maria, która siedziała u stóp Jezusa, Marta przyszła, żeby i Pan Jezus ją zganił, bo Marta jest napisane koło rozlicznych posług. Chciała zrobić wielkie przyjęcie dla Pana Jezusa. Pan Jezus mówi, tamto to nie o to chodzi, że jest nieważne, jest ważne, ale najważniejsza jest bezpośrednia więź. Dobra nowina jest taka, że Bóg będzie chciał posługiwać się tobą, posługiwać się każdym z nas, ale od nas zależy, czy wejdziemy w to. Tak jak Bóg wezwał Abrahama, Gedeona, apostołów, Maryję i oni odpowiedzieli tak, wchodzę w to, tak samo my powinniśmy stanąć przed tym pytaniem, czy chcę, czy nie chcę. I zanim będziemy mieli małe grupy, to mam ostatni slajd. Po pierwsze,
Po pierwsze, mam takie pytanie, które jest zasadnicze absolutnie. Czy powierzyłem siebie Bogu? Myślę, że to jest absolutnie najbardziej fundamentalna rzecz w naszej relacji z Bogiem, bo możemy być Jego przyjaciółmi, znajomymi, fanami, kibicami. Możemy powiedzieć, fajne zasady ma, ale czy zaprosiliśmy Go osobiście jako swojego Pana i Zbawiciela? Jeśli nie, to chciałbym zaproponować wam taką modlitwę, w której możemy powierzyć siebie Bogu. Może wstańmy na moment, jeszcze nie będzie koniec. Ja przeczytam tę modlitwę po to, żebyście się nad nią zastanowili. Teraz mamy okres wielkanocny. Jeszcze. To jest świetna okazja, żeby przyjąć to wszystko, z czym Bóg nas w Chrystusie chce obdarzyć. Więc popatrzcie na tę modlitwę. Jeśli ona wyraża pragnienie waszych serc, to zachęcam was do tego, żebyście taką modlitwą pomodlili się albo w niedzielę, albo w swoim cichym czasie przed Bogiem w modlitwie. A jeśli ktoś jest gotowy, to może nawet teraz. Panie Stwórco nieba i ziemi, chcę należeć do Ciebie w całości. Ty nie tylko stworzyłeś ten świat, ale w osobie Jezusa Chrystusa przyszedłeś umrzeć także za moje grzechy. Dlatego zapraszam Cię do mojego życia jako Pana i Zbawiciela. Zasiądź na tronie mojego życia. Dziękuję Ci za to, że chcesz mieć udział także w moim życiu. Amen. Usiądźmy jeszcze na sekundę. Mam jeszcze dwa pytania. To był przedostatni slajd. Trzy pytania. Możemy się zastanowić, do jakiej przemiany Bóg wzywa mnie teraz? Czego ode mnie chce? I każdy z nas musi odpowiedzieć sobie na to pytanie sam. Pomocne może być pytanie, jakie mam zasiane w sercu pragnienia? Z czym chodzę? Co mnie w jakiś sposób niepokoi? I spróbujmy, jeśli chodzi o te pragnienia, ocenić, czy one pochodzą od Boga, czy nie. Spróbujmy też ocenić znaki czasu, które miały miejsce w naszym życiu. Może to, co się wydarzyło, powinienem jakoś odczytać, zinterpretować, zastanowić się, co Bóg chce mi powiedzieć i przekazać. Pomodlę się króciusieńko, wstańmy na koniec, dobrze? Panie Jezu, ja dziękuję Ci za to, że Ty uratowałeś nas od śmierci wiecznej i Ty chcesz, abyśmy wzrastali i rozwijali się. Każdy z nas jest na innym etapie i ma inne bariery, wezwania i przeszkody. Proszę, Panie, pozwól nam dostrzec te bariery. Proszę, Panie, żebyś pomógł nam zobaczyć to, do czego nas wzywasz i powołujesz. To, w czym powinniśmy zrobić krok wiary i zaufać Tobie. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa, przez którego mamy odkupienie naszych grzechów i bez którego nie możemy, bez tego odkupienia i bez tej ofiary nie możemy stanąć przed Tobą. Amen.